Do Rybnika na 2 dni zjechały kocie piękności z całego kraju, a nawet z Czech i z Ukrainy. Na 17 i 18 międzynarodowej wystawie kotów rasowych można było podziwiać m.in. persy, koty bengalskie czy też koty brytyjskie. Miłośnicy sierściuchów mieli naprawdę na czym oko zawiesić, łącznie wystawiono bowiem aż 160 kotów rasowych. Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club Rybnik na 2 dni przeniosło wszystkich kociarzy w prawdziwy koci raj. Na 17 i 18 międzynarodowej wystawie kotów rasowych kocich uczestników podzielono na 4 kategorie. Koty kategorii pierwszej to są persy, egzotyki, koty kategorii drugiej umownie to są koty półdługowłose, no taka dominująca rasa to są Maine Coony, koty norweskie leśne, koty syberyjskie. Później kategoria trzecia, koty umownie mówiąc najliczniejsza kategoria, koty krótkowłose, a więc takie najbardziej popularne to koty brytyjskie, koty rosyjskie niebieskie i kategoria czwarta, tam występują bardzo nielicznie w naszym kraju, jakaś taka moda przeszła na to, ale to są koty siamskie, orientalne. Koty rasy siostrzane, więc niewiele się różnią, tylko powiedzmy kolorem oka czy kolorem futra. Na kociej wystawie nie zabrakło też prawdziwej egzotyki. Mamy też rzadsze rasy, powiedzmy koty, które nie mają futra. To są koty sfinksy czy peterbaldy. Kocie piękności wybierano w kategoriach wiekowych i rasowych. Tymczasem w panelu Best in Show sędziowie wybierali najpiękniejsze z najpiękniejszych kocich uczestników. Sama wystawa zaś to nie tylko rywalizacja o notyfikacje i tytuły, to też dobra zabawa. Bardzo często miłość do danej rasy rodzi się przypadkiem, a kończy długoletnią hodowlą i licznymi wystawami. Pierwszy kot perski trafił do mnie przypadkowo, natomiast teraz jest to świadomy wybór. Jest to kot bardzo spokojny, ale nie jest to kot dla ludzi leniwych. To jest kot, któremu trzeba poświęcić wiele czasu, o którego trzeba dbać, którego trzeba systematycznie kąpać, czesać. Tego typu wystawy to też dobra okazja do zaczerpnięcia porad od hodowców, czy też zakupu niezbędnych akcesoriów. Bardzo często bywa też impulsem do nabycia wymarzonego sierściucha. Najczęściej też to tak wygląda, że ludzie przychodzą, oglądają, że tak powiem, z podtekstem. Podtekstem chcę mieć kota, więc poglądam, podziwiam, popytam. Kocia wystawa w Rybniku cieszyła się naprawdę sporym zainteresowaniem odwiedzających. Pomimo dającego się we znaki upału, wszyscy z ciekawością zaglądali do poszczególnych klatek. Tylko koty zdawały się w ogóle nie przejmować tym całym konkursowym zamieszaniem.